Cześć moi drodzy, witajcie na dzisiejszej wielkosobotniej zaprawie przed jutrzejszą niedzielną wielkanocną medytacją. Dzisiaj, jak widzicie, nietypowo tej zaprawy nie prowadzi dla Was Daniel, tylko prowadzę ją ja, Przemo. Daniel mnie zaprosił, żebym go zastąpił, a on sam ma dzisiaj wolne, może odwiedzić rodzinę. Jutro będziemy się modlić, tak jak zwykle, o godzinie 21:15 na pogłębiarce. Będziemy modlić się Ewangelią z dnia. To jest Ewangelia według świętego Jana, rozdział 20, wers 1-9. Posłuchajmy. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Także tą Ewangelią będziemy się jutro modlić. I ona idzie jakoś w poprzek, pod prąd tego, w jaki sposób my w Kościele przeżywamy Wielkanoc. To jest coś, co mnie uderzyło, kiedy byłem na moich wielkich rekolekcjach w nowicjacie, gdzie po trzecim tygodniu, gdzie kontempluje się mękę Pana Jezusa, przechodzi się razem z Nim przez ogród oliwny, biczowanie, drogę krzyżową, ukrzyżowanie, dochodzi się w końcu do niedzieli zmartwychwstania. Ja miałem takie oczekiwanie, że ta niedziela właśnie po tym takim tygodniu takiej modlitwy trudnej, modlitwy cierpienia razem z Panem Jezusem, że ta niedziela to będzie taka pełna radość, że to będzie po prostu takie alleluja, do którego ja jestem przyzwyczajony w Kościele. A tam tego nie było. Na tych rekolekcjach zaskoczyło mnie to, że będąc razem z uczniami, kontemplując tą historię ewangeliczną, będąc tam razem z nimi w tej scenie, ja nie doświadczam wcale jakiejś wielkiej radości ani takiej podniosłości chwili, tylko ja doświadczam lęku i niepewności. Że to jest właśnie to, czego oni doświadczali. Lęk, niepewność i cały czas jeszcze wielki ból po stracie Pana Jezusa. I chciałbym, żebyśmy odważyli się skonfrontować z takim przeżywaniem Wielkanocy. Czyli pozwolili sobie nie wchodzić za szybko w taką ogromną radość, ale jeszcze zostać w tym, co trudne, w tym, co w Triduum Paschalnym jest trudnym przeżyciem. Czyli żebyśmy poszli razem z tymi kobietami do grobu, żebyśmy poszli razem z nimi po to, żeby tam nad tym grobem stać i płakać, bo one po to poszły. One po prostu chciały płakać nad Jezusem, którego straciły. Wypłakać cały swój ból i żal. I pójść razem z nimi i zobaczyć, że w tym momencie, gdzie już by się wydawało, że nic gorszego się nie może wydarzyć, zabito Jezusa, którego one kochały i w którym złożyły tak wielkie nadzieje, zobaczyć, że dzieje się coś jeszcze gorszego, co wydawałoby się, że nie może się zdarzyć, że nie ma jego ciała. I one są pewne, że ktoś to ciało wykradł. Znaleźć się w tej trudnej sytuacji, a potem na ten sam grób spojrzeć razem z uczniami, którzy wchodzą i po ludzku też nie widzą Jezusa, nie widzą niczego, co by jakoś po ludzku mogło im dać nadzieję, mogło im powiedzieć, że nie mają się czym przejmować, że tak naprawdę jest wszystko w porządku. Widzą pusty grób, ale jeden z uczniów, tutaj
On jest opisywany jako ten, którego Jezus kochał. Prawdopodobnie święty Jan sam, który pisze tę Ewangelię. On zobaczył jeden drobny szczegół. Zobaczył tą chustę, która nie była razem z płótnami, ale oddzielnie zwinięta w jednym miejscu. Można sobie tak wyobrazić, że ona była złożona w taki charakterystyczny dla Jezusa sposób, że on po prostu miał taki swój sposób porządnego składania chusty. I że to po prostu on zwrócił na to uwagę, ten jeden drobny szczegół tego całego krajobrazu przykuł jego uwagę i w tym momencie wróciła mu nadzieja, że chociaż jeszcze nie spotkał Jezusa żyjącego, jeszcze nie spotkał tego, który zatriumfował nad śmiercią, to w nim już się pojawia nadzieja, że śmierć została pokonana, że Jezus żyje rzeczywiście. I chciałbym, żebyśmy jutro weszli w tą scenę i żebyśmy prosili Boga o to, żeby On nam ukazywał takie ślady w naszym życiu, takie ślady tego, że Jezus żyje, że jest w naszym życiu obecny, że chociaż może wydaje nam się, że jest naprawdę źle, że może już nie mogłoby być gorzej, a nawet się czasem zdarza tak, że nasze wyobrażenie tego, jak źle może być, jest przekraczane przez rzeczywistość, że się dzieje jeszcze gorzej, niż byśmy sobie wyobrazili. Poprosić Boga o to, żeby On w tej rzeczywistości pokazywał nam takie chusty, które wskazują na to, że Jezus żyje i że rzeczywistość jest zupełnie inna, niż byśmy się spodziewali, że On jest, że właśnie, że czeka na nas w tej rzeczywistości coś dużo więcej niż tylko cierpienie, ból i taka konieczność przepracowania, przejścia przez traumę, przez trudne doświadczenie, że nie czeka nas tylko jakby powrót do normalności, ale zupełnie nowe życie z Chrystusem zmartwychwstałym. Dobrze, tyle na dziś, jeśli chodzi o tą zaprawę. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie przygotowali tą medytację. Nie musi to być koniecznie w niedzielę, jutro, bo pewnie będziecie spędzali ją z najbliższymi albo w kościele. Macie wolny poniedziałek. Możecie w poniedziałek zaplanować sobie taką godzinę, kiedy spokojnie usiądziecie i sobie pomedytujecie. Spotkacie się z uczniami i kobietami idącymi do grobu i poprosicie Boga o to, żeby On pokazywał Wam znaki nadziei w Waszym życiu. To tyle. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Cześć.